serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, przychodzę do Was z filmem pod tytułem Przegląd kalendarzy adwentowych. Chciałabym Wam opowiedzieć o tych najbardziej chyba popularnych kalendarzach adwentowych. Zrobiłam sobie ich analizę, doszłam do pewnych wniosków, notatek mam mnóstwo i przychodzę właśnie, aby Wam o nich po prostu opowiedzieć. Film ten dedykuję zarówno osobom, które może mają ochotę kupić kalendarz adwentowy, ale nie chcą przeglądać dokładnie całej zawartości, więc no ja tutaj owszem o niektórych produktach będę mówiła wprost, ale też skupię się bardziej analitycznie na tym tym filmie, na tych kalendarzach, na rozłożeniu ich na czynniki pierwsze, ale przede wszystkim ten film dedykuję osobom, które uważają, że zakup kalendarza to jest po prostu porażka. Z różnych przyczyn. Czy to z przyczyn takich logicznych, technicznych, na co mi, po co mi, czy to z przyczyn typowo finansowych. Ponieważ ustalmy sobie szczerze, ceny tych kalendarzy to już są takie ceny, że za to możemy naprawdę kupić jedzenie na 2-3 tygodnie, żeby nie powiedzieć czasem na miesiąc, jak i nie na więcej w przypadku niektórych z nich. Więc bardzo jestem ciekawa Waszego zdania, czy Wy myślicie o zakupie jakiegoś kalendarza adwentowego, może jakiegoś w ogóle niekosmetycznego, może właśnie jakiegoś taniego. Szalenie jestem tego ciekawa, jak pytałam o to na Instagramie, no to znacząca większość, zapytałam tam o kalendarze powyżej 250 zł i znacząca większość osób, chyba 75% powiedziało, że no way. Więc dajcie mi koniecznie znać, czy macie jakiś plan, czy też zupełnie nie, może kalendarz z herbatką, to co Was na przykład interesuje. Zapraszam Was gorąco do oglądania. Muszę też nadmienić, że pewne tutaj opinie będą oczywiście opiniami subiektywnymi. I generalnie nie lubię mówić takich oczywistych oczywistości, bo cały beauty YouTube to jedna wielka subiektywność jak 150, ale powiem to z tego względu, że żebyśmy wszyscy trochę przymrużyli oko, żebyśmy nie uznali, że nie wiem, albo za bardzo się ekscytuję i podniecam tymi cenami i tymi zawartościami, albo za mocno je krytykuję, więc po prostu przymrużmy to oko i lećmy już z tym filmem. Ja powiem Wam, że co roku mam kalendarz od kilku lat, kalendarz Look Fantastic. Były piękne czasy, kiedy on kosztował 300 zł. Były piękne czasy, kiedy go w ogóle dostawałam za darmo od Look Fantastic i to były w ogóle cudowne czasy. Natomiast one minęły. Kalendarz Look Fantastic kosztuje oczywiście z roku na rok coraz więcej. I bardzo chciałam go kupić, ponieważ jest to taka moja tradycja. Coś, co sprawia mi po prostu ogromną radość. Ale jak zwykle nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mówiąc wprost, kupiłam go, ale kupiłam go tylko dlatego, że miałam bardzo duży upust wynikający z zakupu z poleceń przez mój link. Każdy może sobie takiego linka wygenerować, on nie ma nic wspólnego z tym, czym się zajmuję, i udostępniać sobie tego linka, gdzie tam uważa, wśród znajomych. Jeżeli ktokolwiek zrobi zakupy przez Wasz link, to wtedy tam się zyskuje, nie pamiętam, to nie jest 50 zł, to jest ileś funtów i potem jak to się właśnie zbiera, to można uzyskać rabat. Ja tego za bardzo nigdzie nie promuję, link jest po prostu pod filmem, udało mi się uzyskać ile? No nie pamiętam, ile Wam, pokazywałam Wam na Instagramie. Ostatecznie kalendarz kosztował mnie 300 zł, więc to była cena, którą no prawie powiedzmy, że było mnie po prostu stać. Zacznijmy może od klasyki, a mianowicie od Sephory. Słuchajcie, jak wiemy pewnie, Sephora ma co roku dwa kalendarze. Ma ten jeden tani z marką własną oraz z gadżetami zupełnie nikomu niepotrzebnymi i ten drogi z tymi markami premium. Dlaczego robię premium? Bo na przykład marka The Ordinary według mnie nie jest w ogóle marką premium. Kosmetyki kosztują 30 zł, ała, przepraszam, 30 zł, więc no nie szłabym tą drogą. Tak samo marka Sephora Collection, czy jak to się tam nazywa, też dla mnie nie jest zupełnie marką premium. Kalendarz ten tani jeszcze nie pojawił się w sprzedaży w momencie, w którym ja nagrywam ten film. Ciekawa jestem bardzo jego zawartości i bardzo jestem ciekawa jego ceny, bo z roku na rok on jest droższy, z roku na rok jest bardziej badziewny. I ja mam takie trochę podejście, że on te, niektóre te kalendarze, choćby, nie wiem, H&M z makijażem, albo właśnie, nie wiem, jakiś tam W7 Technik, czy właśnie ten Sephora, ten tani, jest dedykowane, są dedykowane młodszym odbiorcom. Że po prostu kto inny
inny jest targetem. Nie babeczka 30+, ani nawet nie babeczka 25+, tylko taka babeczka 14+, żeby nie powiedzieć 13+. I spoko, bo nie wszystko musi być dedykowane każdemu, tylko wiecie, co mnie zawsze niezmiennie fascynuje? Dlaczego w tych kalendarzach, które designem i wszystkim nawiązują do młodszego wieku, firmy wciskają krwisto-czerwoną pomadkę, krwisto-czerwony lakier do paznokci, mocną bordową pomadkę. To jest coś, co mi się zawsze gryzie, to jest coś, czego nie rozumiem i to jest coś, jeżeli mam się tutaj właśnie podniecać i ekscytować niezdrowo, to jest coś, co moim zdaniem jest czymś, co mnie zniesmacza. Kalendarz Sephory kosztuje 699 zł. To dokładnie o 100 zł, 104 zł, 104 zł drożej niż w zeszłym roku. Wartość tego kalendarza to 2007 zł wyliczone przez nich. Zysk potencjalny to 1308 zł. 24 okienka, 26 produktów. Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim 14 produktów do pielęgnacji, z czego 10 do pielęgnacji twarzy. 3 do włosów i 1 do ciała. I to muszę przyznać, że jest na bardzo duży plus moim zdaniem, bo nie znajdziemy tutaj po pierwsze ani jednego zapychacza, żadnej rękawiczki peelingującej, żadnych takich temperówki i takich bajerów, szmajerów. Po drugie nie znajdujemy tutaj żadnych kremów do rąk, szczególnie w dużej ilości, ani balsamów do ciała, gdzie no jakby nie każdy może lubi się balsamować. Więc to mi się akurat podoba, że znajdujemy tutaj większość produktów jednak do pielęgnacji twarzy, 3 do włosów, na tyle produktów wydaje mi się optymalnie i ten 1 do ciała, więc to moim zdaniem jest ok. Wśród tych 14 pielęgnacyjnych produktów mamy 4 pełnowymiarowe i 10 travel size'ów. Znajdujemy również 10 produktów do makijażu. To również brzmi dobrze, ale w tym mamy 3 tusze do rzęs. I również nie znajdziemy tutaj zapychaczy, nie znajdziemy tutaj czarnej kredki, nie znajdziemy tutaj jakiejś kizimizi. Natomiast no, mamy 3 tusze do rzęs. One są travel size, są to tusze fajne, bo mamy i Charlotte Tilbury, markę Rare Beauty i mamy tusz z Benefitu. To prawda. No ale jednak one są aż 3. I z tych 10 produktów do makijażu mamy 3 pełnowymiarowe i 7 travel size'ów. I co jest tym pełnowymiarowym produktem? Pierwszym produktem jest eyeliner od Huda Beauty, 105 zł. Drugim produktem jest Make Up Forever i jest to primer nawilżający pod makijaż, który kosztuje aż 189 zł. I trzecim produktem jest matowa pomadka Sephory. Oczywiście Sephora Collection teraz uchodzi mimo wszystko za coś lepszego, no ale do marki premium moim zdaniem nadal, przynajmniej w mojej głowie, jej dalej. Prócz tego w kalendarzu znajdujemy jeszcze 2 produkty z kategorii, którą sobie nazwałam roboczo inne. I te inne to małe perfumy, 4 ml oraz świeca Ritualsa. I ta świeca to jest taka malusia. W całym kalendarzu adwentowym znajdujemy 7 produktów pełnowymiarowych i 19 travel size'ów. Wśród tych travel size'ów znajdujemy jeden bardzo luksusowy produkt, ponieważ jest to marka Augustinus Bader, przeczytam tak jak się pisze, i znajdujemy 10 ml olejku do twarzy. Olejku, który normalnie ma pojemność 30 ml i kosztuje aż 945 zł. Więc ta 10-militrowa buteleczka została tutaj wyceniona na aż 315 zł. Więc to również znacząco podnosi wartość tego kalendarza i powiem Wam szczerze, że patrząc na zawartość, to moim zdaniem ten olejek do twarzy jest najciekawszy. Dlaczego? Dlatego, że marki Augustinus Bader, o ile się nie mylę, dotychczas nie mieliśmy w kalendarzach. A jednak nie trudno zauważyć, że rok w rok, żeby nie powiedzieć w ogóle we wszystkich kalendarzach, które są na rynku, nieważne jakich sklepów, powtarzają się te same marki. Mi ktoś kiedyś powiedział, nie wiem na ile to prawda, że generalnie z tymi kalendarzami adwentowymi jest w ten sposób, że firmy dają te miniatury,
i przeznaczają, wpisują to sobie po prostu w koszty promocji. No i później sklep, który je sprzedaje w kalendarzu, odpowiada za opakowanie, wiadomo, za całą dystrybucję i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to jest prawda. Tak kiedyś słyszałam, może to wierutna bzdura, a może wręcz przeciwnie. Mamy tutaj właśnie te same marki, czyli znowu mamy markę The Ordinary, znowu mamy markę Christoph Robin, a jakże? Jestem, powiem wam, trochę logiki właśnie, patrząc na to generalnie, ile mamy marek na rynku, a dlaczego wszystko zawsze się kręci wokół tych samych firm. Mamy oczywiście Olaplex, mamy Patchology, powiedziałam, mamy The Ordinary, mamy markę Ren, mamy markę Tarte, mamy markę Too Faced, mamy markę Innisfree i mamy niezawodne Mario Badescu, które również chyba w każdym kalendarzu tam giełka z tejże firmy musi się znaleźć. Więc moim zdaniem jest to mało po prostu jakby odkrywcze. Jeżeli ktoś już wcześniej kupował kalendarz adwentowy, no to już te marki plus minus poznał, szczególnie tą Christoph Robin, która, mówię, wpycha nam się zawsze, to jest taka luksusowa marka do włosów. Nigdy jeszcze nic nie użyłam z tej marki, a miniatur miałam w swoim życiu naprawdę dziesiątki. Powiem szczerze, że generalnie, jak patrzę sobie na ten kalendarz, to on nie jest zły. Co prawda nie podoba mi się jego design, nie podoba mi się jego opakowanie, w zeszłym roku moim zdaniem było znacznie ładniejsze, ale on nie jest zły. Przetestowałabym większość tych kosmetyków, ucieszyłabym się z tych kosmetyków do makijażu, bo wśród tych kosmetyków do makijażu znajdziemy też na przykład taką malutką paletkę, to jest Travel Size, Nataszy Denony z trzema cieniami. Nie, akurat Natasza Denona nie kręci, ale generalnie tak, ucieszyłabym się z takiej zawartości kalendarza i gdyby on tylko kosztował mniej, to rozważyłabym jego zakup. Natomiast patrząc, nie umiem odciąć się od ceny po prostu zakupu w stosunku do zawartości. Dajcie w ogóle znać, co wy o nim myślicie. Znaczy o zawartości, bo o cenie to podejrzewam, że większość myśli to samo. No i taką główną konkurencją dla mnie, dla Sephory, znaczy w mojej głowie dla Sephory główną konkurencją jest kalendarz Look Fantastic. Kalendarz Look Fantastic w zeszłym roku był tańszy, kosztował 439 zł, co było już dużo. W tym roku kosztuje 550 zł. Ale wartość kosmetyków to 2466 zł. Więc teoretycznie na dzień dobry mówimy o różnicy 460 zł. Więc to jest dużo. Potencjalny zysk to 1900 zł. Ten kalendarz ma 25 okienek, ale także znajdujemy w nim 26 produktów. Czyli możemy spokojnie jeden do drugiego porównać. Look Fantastic, opakowanie też mi się w tym roku nie podoba. No i co znajdujemy? Kochani, mamy aż 15 produktów do pielęgnacji, więc o jeden więcej. W tym 10 do twarzy, 4 do włosów i 1 do ciała. I ten do ciała jest chyba najbardziej daremny ever, ponieważ jest to miniatura Travel Size marki First at Beauty i jest to peeling enzymatyczny bodajże do ciała. Do mnie osobiście to nie trafia. Z tych 15 produktów mamy 4 pełnowymiarowe i 11 travel size'ów. Więc jak zobaczycie, tutaj te kalendarze pod względem rodzaju produktów są bardzo do siebie podobne. Mamy 7 produktów do makijażu i w tym mamy m.in. Iconic London i to jest tuż do rzęs, które jest pełnowymiarowe. Mamy 2 produkty pełnowymiarowe Makeup Revolution, których no trudno, które trudno zakwalifikować do jakiejkolwiek marki premium. Mamy również markę Inika i to jest jakaś super hipermarka, natomiast to jest czarna kredka. Więc no tutaj pojawia się coś, co jest takie, powiedziałabym, monotematyczne, ale powiem wam, że paradoksalnie cieszę się z tej czarnej kredki, ponieważ tak zawsze wszystkim oddawałam, że ostatnio chciałam zrobić makijaż czarną kredką i nie mam takiej w domu. Jak to możliwe? Nie wiem. Ale tutaj, w tym kalendarzu, znajdujemy jeszcze 4 produkty z kategorii inna. I te produkty to pełnowymiarowy dyfuzor zapachowy, czyli z patyczkami marki Rituals, świeczkę, taką bardzo modną, ale to jest travel size ta świeczka, taką kobietę jakby gołą, taką odlaną z wosku, ale ta świeczka jest taka. Głasze, kamień głasza. Też jakiś mocno ekosreko, bo on nie jest niby z kamienia, to jest jakaś dziwna historia. Oraz znajdujemy szczoteczkę.
I ta szczoteczka to jest marka PMD. Szczoteczka się nazywa Clean Mini i kosztuje 305 zł. To jest szczoteczka soniczna do twarzy. Ona jest taka śmieszna, bo ma małą główkę, długi jakby ten... to trzymadełko. Ja osobiście nie znałam marki PMD, PMD po prostu chyba, więc no jestem jej ciekawa i te produkty, czyli głasza, patyczki i szczotka są produktami rzecz jasna pełnowymiarowymi, no tylko ta świeczka z tą kobitką jest mini. A co jeżeli chodzi o marki? No oczywiście mamy coś z Ritualsa, oczywiście mamy marki pod tytułem Christoph Robin, Rodial, mamy markę właśnie First at Beauty, mamy markę Espa, ale z Espy znowu mamy pełnowymiarowy krem, który kosztuje naprawdę dużo. Mamy oczywiście markę The Ordinary, no bo jakżeby inaczej. Mamy oczywiście markę Emma Hardy, oczywiście markę Elemis. Tutaj też generalnie w tych kalendarzach z Look Fantastic żadnego odkrycia Ameryki nie ma. Ale mamy między innymi coś, czego nie było wcześniej, czyli Drunk Elephant. Wydaje mi się, że nie było nigdy. Oczywiście mamy Philip Kingsley Elasticizer, tylko w jakiejś tam jeszcze innej wersji. To jest produkt, którego słuchajcie, też miałam w domu nie wiem ile miniatur i nigdy go nie użyłam. To jest taki produkt do włosów. Oczywiście właśnie mamy markę Makeup Revolution, która się także co roku pojawia, ale mamy też markę właśnie Luvia, markę Inika, markę By Terry, nigdy nie miałam nic z By Terry, mamy właśnie Iconic London. Więc powiem szczerze, że są tutaj marki, których nie znałam. Mamy też markę Zelans. To jest bardzo droga też marka kosmetyczna, ewidentnie marka premium. I tutaj mamy serum z tejże firmy. Gdybym miała porównać tak 1 do 1, to mimo wszystko wydaje mi się, że w jakimś stopniu kalendarz z Sephory jest ciekawszy. Tak zupełnie szczerze. Ale... kalendarz Sephory kosztuje 699 zł, a kalendarz Look Fantastic kosztuje 550 zł. Różnica to jest 150 zł. 150 zł to jest dużo. I mimo tego, że co to jest dzisiaj 5 dych, idziesz do sklepu, kupujesz bułki i wydajesz 5 dych, to jednak 150 zł to jest dużo. Bardzo ciekawie ma się sytuacja w przypadku marki Rituals. To są również kalendarze, które się cieszą dużą popularnością, a fakt, że one są sprzedawane i na stronie Ritualsa, i w Sephorze, i bardzo często można na nie jednak trafić rabat w Sephorze, wydaje mi się, że czyni je dosyć popularnie kupowanymi przez klientki. Mamy trzy opcje. Pierwsza opcja to 315 zł, wartość 585. Druga opcja 445 zł. Wartość 719 i trzecia opcja, najdroższa, cena 675, wartość 1125. Jeżeli dla odmiany spojrzymy właśnie na cenę Sephory i wartość ponad 2, a tutaj 675 i wartość ponad 1000, więc generalnie to też znowu powoduje, że wydaje mi się, że moja teoria ma sens, no bo wiadomo, że marka Rituals sama jakby wykłada te produkty. No dobra, nieważne. I powiem Wam, że tutaj moim zdaniem jest lipa roku. Ponieważ kalendarz za 315 od kalendarza za 445, czyli różnica ile? 130 zł. Umiem ja liczyć? Umiem. 130 dużo? Dużo. Nie różni się praktycznie wcale. Co więcej, wszystkie te kalendarze są dla niej i dla niego, więc znajdziemy również produkty z kategorii męskich. Z tej kategorii takiej sportowej, ciemnoszarej. To są ładne zapachy, może jakieś kobitki lubią takie zapachy, ale powiem szczerze, że to nie jest kalendarz do końca dla niej i dla niego, bo tych męskich produktów jest mało. Oczywiście część z nich możemy traktować jako unisex. Więc wkładanie tych takich typowo męskich, nawet jeżeli to będzie 1-2 produkty na cały kalendarz, no moim zdaniem troszkę tutaj odbiera jakiejś radości dla pani, która tego pana nie ma u swojego boku. Czym się różni ten kalendarz za 445 od tego za 315? Tym, że dołożono tam perfumy 15 ml, spray do pomieszczeń oraz, uwaga, uwaga, płyn do prania i płyn do płukania. Tego nie ma w tej najtańszej wersji. I ten płyn do prania i płyn do płukania, moi kochani, to są również miniatury. Mówimy o pojemnościach rzędu 70 ml czy 100 ml. To są bardzo małe opakowania. No i
to mimo tego, że Rituals, jak wiemy, robi też produkty właśnie do pomieszczeń, nie wiedziałam, że do prania, to myślę sobie, że trochę kiepsko, ponieważ tego jest mało. I nie wiem, czy w ogóle to jest dostępne w Polsce, tak swoją drogą, ale też tego nie sprawdzałam. Najbardziej, powiem szczerze, opłaca się kupić ten najdroższy kalendarz, czyli tego pośredniego, no moim zdaniem, kuźwa, no nie cholery, no. Najbardziej się opłaca kupić ten najdroższy, bo w nim znajdziemy, po pierwsze, najwięcej produktów pełnowymiarowych, ale w tym znajdujemy właśnie pełnowymiarowy męski żel w piance, znajdujemy również płyn do prania, znajdujemy perfumy do samochodu, więc to jest fajne, ale ktoś powie, a jak nie mam samochodu? No też nie do końca, bo to jest przecież domyślnie do samochodu. To równie dobrze można sobie po prostu postawić w domu i też będzie to ładnie, ładnie pachniało, więc to akurat moim zdaniem jest w porządku. Znajdujemy dwa razy spray do pomieszczeń i znajdujemy te perfumy 15 ml. Więc zdecydowanie ten najdroższy kalendarz z racji właśnie pełnowymiarowych produktów opłaca się najbardziej, ale dla mnie osobiście, gdybym ja go kupiła, no to ten produkt do prania i do płukania to byłoby takie, wiecie, mech, bo generalnie i tak to nie są produkty, które kiedykolwiek bym chciała kupić w pełnowymiarowej cenie. No i The Body Shop. I powiem wam szczerze, że o ile kalendarze z Ritualsa w tym roku są w jakimś stopniu ciekawsze od tych ubiegłorocznych, to trzeba przyznać, bo mamy niektóre nowe zapachy, mamy niektóre nowe produkty, mamy troszkę więcej tych produktów, choć one wiadomo, że są przewidywalne i tak, no na przykład mi zabrakło, że te perfumy do samochodu dają tylko w tej najdroższej wersji, czyli w tych pozostałych wersjach to się znowu jakby co roku tak w miarę kićła, ale jednak oni coś tam dodają nowego, choćby właśnie te linie zapachowe. Albo linie, które na przykład były u nas długo niedostępne w ogóle w Polsce. Więc to jest dla klientek z Polski, wydaje mi się, dosyć atrakcyjne. Natomiast The Body Shop, słuchajcie, jest dokładnie tym samym, czym był, kiedy ja miałam ten kalendarz, a miałam go chyba 4 czy 5 lat temu. Mamy trzy opcje. 449 zł, no i tutaj jest ogromny przeskok, bo w zeszłym roku ten kalendarz kosztował 299. Więc tak, 449, 499 i 659. Potencjalny zysk na kalendarzu najtańszym to 236 zł, na drugim 279 i na najdroższym 493 zł. Co znajdziemy w tych kalendarzach? Praktycznie na jedną modłę. One się różnią dorzuceniem jednego produktu i różnią się pojemnościami. Owszem, znajdujemy znowu tą nieszczęsną myjkę do ciała, owszem, znajdujemy jakąś tą opaskę bodajże z uszkami. Generalnie ta zawartość jest tam wypisana w taki dosyć dla mnie chaotyczny sposób, więc takie gadżety, których na szczęście zabrakło w tych innych kalendarzach, w Rytualsie jak coś takim zapychaczem jest ta taka rękawica peelingująca, no ale oni uważają chyba, że to nie jest zapychacz, no i oczywiście w Rytualsie mamy cztery świeczki, ale to też zostało, słuchajcie, zmienione, bo kiedyś te cztery świeczki były o tym samym zapachu, a teraz mamy cztery różne świeczki, bo każda świeczka na każdą niedzielę adwentu, nie? No. Tutaj, słuchajcie, po prostu ten kalendarz się nie zmienił. Tak jak był różowy grejpfrut, masło shea, mleko migdałowe, tak jest różowy grejpfrut, masło shea, mleko migdałowe. Dla mnie te kalendarze z The Body Shop są najnudniejsze, nie są atrakcyjne, są z roku na rok droższe, a nie mają nic w sobie takiego świątecznego, nie mają w sobie właśnie nic takiego wow. Szkoda, bo ewidentnie te kalendarze mają też za mało tych maseczek, oni mają przecież rewelacyjne maski. W tych kalendarzach nie ma tego. Nie ma tego w takiej ilości, jak można byłoby to wprowadzić. Nie robią też żadnej linii, ja uważam osobiście, że na Boże Narodzenie danie na przykład kosmetyku z tej linii dynia, wanilia, też jest fajne, bo to jest zapach dyniowo-waniliowy, to jest zapach w jakimś stopniu nie tylko jesienny, ale także świąteczny. No nie, no albo ja oślepłam, co też jest możliwe, ale z tego co przeglądałam tą zawartość, nie ma tam takich kosmetyków. Nie robią też jakichś zapachów limitek, nie ma tych limitek w tych kalendarzach, bo może jakieś zapachy limitowane będą. Ale tego nie ma w tych kalendarzach. W związku z tym, myślałam, że grzmi, sorry. W związku z tym uważam, że kalendarze z The Body Shop są świetne dla osoby, która nigdy w życiu nic z The Body Shop nie używała i chciałaby przetestować, i ja wtedy bym kupiła ten najtańszy,
albo ten o 50 zł droższy. Tam trzeba dokładnie przekalkulować. Powiem wam szczerze, że tego dokładnej kalkulacji po prostu nie robiłam, przyznaję się bez bicia. I tak mi się zeszło paradoksalnie, no dobry czas na te wszystkie notatki. I wtedy faktycznie, i wtedy można to przetestować, nie ma sensu kupować tego najdroższego, można to przetestować i zobaczyć, czy w ogóle ta marka nas interesuje. Tylko że z drugiej strony, patrząc na tak mały zysk, czyli mówimy o 230 albo 270 zł, zastanawiam się, czy nie lepiej kupić sobie po prostu te kosmetyki, które nas interesują, albo poczekać na zestawy świąteczne, w których zawsze i tak wychodzą korzystniej cenowo. No bo na cholerę nam ta myjka do ciała, albo na cholerę nam ta ewentualnie opaska, choć są opaski, moim zdaniem, mają najlepsze te na łeb. Takie, wiecie, przeciwmaseczkowe, znaczy, no, chroniące włosy. Nie ma też w tym roku w kalendarzach The Body Shop żadnej kolorówki. Ja uwielbiam pędzelek do cieni właśnie z The Body Shop. Oni mają kolorówkę, nie ma tego w tych kalendarzach. Więc wydaje mi się, że przy tak małej różnicy zysku, przy tak dużej cenie, którą trzeba na dzień dobry wywalić i jednak na cholerę znowu komuś 5 maseł, dużo lepiej jest po prostu kupić te kosmetyki, które go interesują, ewentualnie właśnie poczekać na jakieś promocje, no bo przecież nie wszystkie te kosmetyki, czy większość właściwie nich generalnie nie jest dostępne w tych miniaturach, to też prawda. Ale no tak jest moje zdanie. Uważam, że kalendarz The Body Shop wypada najsłabiej. Oni w tym roku chyba też robią jakąś akcję dla Gany, tak mi się wydaje. W zeszłym roku to było, jeżeli nie mylę, jeżeli to nie było 2 lata temu, była akcja związana z kryzysem bezdomności i zrobiło się z tego z jednej strony bardzo fajnie i hojnie i dobrze, a z drugiej strony zrobiło się tak trochę creepy, bo na tych pudełeczkach było na przykład napisane o właśnie, no ale to jest kontrowersyjne, bo ktoś powie, że no tak, no ale warto jakby otworzyć oczy szeroko, tak, w kryzysie bezdomności kobiety na przykład nie mają środków higieny intymnej, no i z jednej strony no tak, a z drugiej strony, czy ja chcę jakby o tym czytać akurat na kalendarzu adwentowym. No to jest kontrowersyjne i zawsze ktoś powie, że ktoś jest nieczuły, bo tak do tego się odnosi, a ja uważam, że karma wraca, pomagać trzeba, ale w momencie, w którym są święta i sobie otwieram kalendarz adwentowy, nie do końca mam ochotę po prostu z całym jakby złem tego świata się zderzać, bo zła na świecie jest mnóstwo. I teraz przychodzę do Was z prawdziwym hitem. Otóż ciekawa sprawa się dzieje z Douglasem. Kiedy wchodzimy na stronę Douglasa i wpiszemy kalendarze adwentowe, mamy kalendarze adwentowe. Nie mamy informacji, czy one są nowe, czy one są stare. Ja już od razu Wam powiem, że one są stare, bo one są z zeszłego roku. Mają one normalne ceny. Chyba nawet te same, co w zeszłym roku, nie wiem. Nie ma żadnej informacji, że to już było. Nie ma żadnej informacji, że to jest właśnie nie ta edycja. Te kalendarze Douglasa zeszłoroczne to była największa daremność daremności, jaka istnieje tylko. Ja robiłam taki filmik w zeszłym roku z podsumowaniem, z analizą zawartości tych kalendarzy, więc muszę go odszukać. Zdaje mi się, że to było w zeszłym roku. Nie, na pewno. Muszę go odszukać i Wam tutaj wstawię po prostu link, bo tam dokładnie analizowałam każdy kalendarz za kalendarzem. Więc jest to bardzo dziwne, więc nie wiem, co Douglas kombinuje, ale robi to źle. Mamy też kalendarz Lush. Gdyby ktoś chciał, kosztuje jedyne 1169 zł. I tam znajdujemy głównie rzeczy do kąpieli. Nie uświadczymy tam za bardzo tych maseczek kultowych, znaczy jakaś tam maseczka chyba jest, ale głównie są to rzeczy do kąpieli. Pewnie to wynika z tego, że te maseczki tam one mają krótkie daty ważności, bo one są jako świeże, nie? No więc upchnęli tam głównie kule. 1169 zł. Mamy kalendarz Goodie Box. Goodie Box to taki box subskrypcyjny, taka konkurencja dla Look Fantastic. I mamy taki kalendarz, jest niby na promocji, kosztuje 575 zł, ale ponownie, albo ja nie kumata i ślepa, albo, no nie, no po prostu wchodząc na ten kalendarz, no nie ma informacji w ogóle o zawartości. Także taki kocik w worku, koteczek, taki puszak w worku za 575 zł i to jest przecena z 700. Mamy też, kochani, kalendarz Yves Rocher za 319 zł i powiem Wam szczerze, że kalendarz Yves Rocher za 319 zł wydaje mi się bardzo być w porządku kalendarzem. Po pierwsze jest bardzo ładne, bardzo ładnie wykonane, bardzo estetyczne. Zawartość jest taka standardowa, też nie jest to jakaś zawartość wow, ona jest oczywiście do przejrzenia, ale jest to cena jeszcze moim zdaniem taka w miarę do ogarnięcia. Ładnie to wygląda, nie masz poczucia, że to jest właśnie takie daremne
I jest to niegłupie, też daje to możliwość przetestowania marki. Natomiast jeżeli już ktoś zna markę i proszę, no to raczej ten kalendarz nie jest dla niego. To jest raczej dla kogoś, kto, tak jak na przykład ja, nie używał tej marki, nie wiem, kilka dobrych lat i chciałby sobie przypomnieć, powiedzmy, ich kultowe kosmetyki, to wtedy to moim zdaniem ma ręce i nogi. Mamy też Zalando. Mamy kalendarz Zalando, który kosztuje 609 zł, ale ja osobiście nie odnalazłam informacji, a nie pamiętam zawartości zeszłorocznej, czy to jest nowy kalendarz, czy to jest stary. Przeglądając, wydaje mi się, że to może być stary, bo on ma mini foreo, a ta mini foreo na pewno w którymś kalendarzu była, więc powiem szczerze, że mnie on także nie rzucił na kolana. Na stronie Zalando znajdziemy też kalendarz Nivea za 189 zł, kalendarz NYXa za 289 zł, kalendarz Maybelline i to jest najciekawsze na anty, ponieważ kalendarz Maybelline kosztuje 269 zł, a znajdujemy tam dużo lakierów do paznokci, dużo kredek, cienie kolor tattoo, temperówkę, gumki Invisibobul. Za 269 zł. I tylko tą najnowszą pomadkę, tą taką, wiecie, popularną, ja jej tam nie mam, a reszta to po prostu jest żywcem wyjęta, kurde, z roku 2000, ja się nie boję tego słowa użyć, bo to są te lakiery, te super stay, no ja pamiętam, jak byłam, nie wiem, na studiach, w liceum, jak je kupowałam, więc no mówimy o bardzo zamierzchłych czasach. Dużo konturówek jakieś, dużo kredek do oczu, no cienie kolor tatu, ja wiem, że to kultowy produkt, ale chyba już fame ich minął. No i oczywiście mamy kalendarz ASOS. Kalendarz ASOS, który kosztuje 469 zł i wchodzi na niego kod, który sprawia, że on kosztuje 376 zł. I on jest ciągle wyprzedawany. On się znowu wyprzedał, ale to jest jeden z tych kalendarzy, co one podobno ciągle wracają. I powiem wam szczerze, że kalendarz ASOS to kalendarz bardzo sprytnie zrobiony, bo pierwsze okienka są wow. A pozostałe już tak jakby z każdym kolejnym tym okienkiem troszeczkę bajer jakby tych kosmetyków się obniża. Mamy też tam Makeup Revolution. I powiem wam szczerze, że jak tylko on się pojawił i poszło info, że można go właśnie taniej kupić, to ja patrzyłam na tą zawartość i uznałam, że mi się ona nie podoba. Potem obejrzałam Open Box i uznałam, o Jezu, jaki zarąbisty na początku. Potem znowu jednak uznałam, że nie bardzo. A teraz się zastanawiam, czy gdyby on się znowu nie pojawił, to nawet bym nie miała ochoty go kupić. Bo jednak on przy tej cenie jest niegłupi. I to jest w ogóle kalendarz, który, słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę poczuć się właśnie luksusowo, powiedzmy, i ma ochotę na jakiś kalendarz adwentowy, taki bardziej bajerancki, a jednak nie ma pieniędzy, ale jest w stanie uzbierać 370 zł, to chyba będzie najlepsza propozycja i faktycznie już lepsze nie będzie. Ja kiedyś miałam ten ASOS-a kalendarz 12-dniowy i też byłam z niego zadowolona i generalnie uważam, że ten ASOS w tej cenie, bo tam jest też kultowa pomadka z MAC-a, pełnowymiarowa rzecz jasna, on jest dobry. Ja bym go porównała trochę do Sephory zeszłorocznej, która kosztowała ile? 600 zł, tak? Szczerze, że jak przeglądam właśnie te ceny tych kalendarzy, to jestem trochę przerażona generalnie, tak jak i wszystkimi innymi cenami. Ale mamy też oczywiście kalendarz Balea DM. Mamy DM w Polsce. Otóż w DM-ie w Polsce nie ma tych kalendarzy. Kalendarz Balea, nie chcę wam teraz skłamać, ale Paula kupiła w Niemczech za 65 zł? Albo 90 zł. Szóstka albo dziewiątka. A w Polsce możemy go kupić na Allegro za 150. No wiadomo, no biznes jest biznes. Ja w tym roku kalendarza z Balei, choćby on się pojawił w DM-ie w Polsce, choć zaczynam w to wątpić, że w ogóle tak się stanie, na pewno nie kupię, bo nie podoba mi się w ogóle, nie podoba mi się zapachy. Już zeszłoroczne było takie mocno orzechowe, ale kalendarz Balea to moim zdaniem jest najlepszy kalendarz, najbardziej uniwersalny kalendarz, który można kupić dziewczynce lat 12, kobiecie lat 50. Bo kalendarz jest słodziaśny, ma pięknie zrobioną taką pastelową, co ma pastelowe? No ma pastelowe opakowanie, wszystkie produkty są też w tym, z tym pastelowym printem.
Produkty są małe, produkty są do wykorzystania, produkty się nie zmarnują, produkty intensywnie, słodko pachną, więc faktycznie to trzeba lubić. Ale jest uroczy, ma się przyjemność z otwierania okienka, nie ma się poczucia zmarnowanych pieniędzy. Naprawdę wszystko się układa idealnie, gdyby nie fakt, że w Polsce za te 65 zł go nie można kupić. Albo 90, nie wiem. Gdyby się dało, to naprawdę moim zdaniem to jest najlepszy wybór. Oczywiście jest jeszcze kalendarz taki klasyka DM-owska, to jest Balea, czyli słodziaśne. I Alverde. I Alverde to już są kosmetyki, które są bardziej sensowne. One są też do twarzy, to jest spoko marka. Ten kalendarz zawsze jest trochę droższy. Ale no ponownie, w Polsce jest, że tak powiem, na legalu niedostępny. Więc jeżeli ktoś mieszka blisko DM-u niemieckiego, czy tam pewnie czeskiego także, to myślę, że ta Balea faktycznie jest niegłupim pomysłem, bo to takie jest miłe i przyjemne i trochę przypomina mi to kalendarz faktycznie taki z czekoladkami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, bardzo to wyszło długie, zobaczymy, czy ktoś to obejrzał, jeżeli tak było, to czekam na Wasze komentarze. Koniecznie a propos tych kalendarzy, czy macie w ogóle ochotę kupić, czy nie i dlaczego. Jeżeli film Wam przypadł do gustu, mniej lub bardziej, będzie mi bardzo miło, zostawicie kciuka do góry. Koniecznie skomentujcie, jeżeli nie macie czasu na pisanie komentarza, to możecie napisać po prostu pozdrawiam albo emotka. Ja nie wiem, czy YouTube czyta te emotki jako komentarze, już zaczynam w ogóle wątpić we wszystko, więc to nieważne. Wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego dnia, do zobaczenia, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa.